Krakowski rynek. Wiele osób widziało go czy to na żywo, czy to na fotografiach. Wydaje nam się, że wiemy, jak on wygląda, że znamy to miejsce. Wiemy, jak wyglądają budynki, w jakim kolorze jest ich elewacja. Wiemy też, jak wygląda płyta rynku, a idąc możemy ją po prostu poczuć. Czy jednak rzeczywiście wiemy, jaki jest rynek? Można powiedzieć, jaki jest rynek w rzeczywistości, nie tylko w odwołaniu do tego, jak nasze zmysły go postrzegają. Wcale nie jest oczywiste, że wiemy, jaki rynek jest naprawdę. Poznanie każdej żywej istoty wiąże się z posiadaniem ciała. W ogóle, żeby żyć, to jest truizm, trzeba posiadać ciało. I zarówno człowiek, jak i kot, jak i również i wirus, co do którego nie wiemy, czy jest organizmem żywym, czy jest jakąś inną formą istnienia, wszystkie te istoty posiadają ciało. Ciało, które jest różne i w związku z tym różnie postrzegają one rzeczywistość. Można powiedzieć, że ciało warunkuje sposób poznania. Widzimy ten krakowski rynek w określony sposób, ponieważ mamy jako ludzie określone zmysły. Wzrok, słuch, dotyk. Gdyby na tym rynku znalazł się kot, co zresztą pewnie wielokrotnie miało miejsce, to tenże kot mógłby postrzegać to miejsce zupełnie inaczej. Gdyby na tym rynku znalazł się jakiś obiekt, który na przykład stanowi sztuczną inteligencję, jakąś tam samoświadomą, czy istota, która wyewoluowała zupełnie inaczej niż istoty na Ziemi, pewnie postrzegałaby ten rynek zupełnie inaczej. Ciało jest tym, co tak naprawdę współtworzy nasze poznawanie. To nie jest tak, że poznajemy rzeczy takimi, jakimi one są obiektywnie, jakimi są same w sobie. Prawdopodobnie mamy poznanie w dużej części adekwatne, bo inaczej nie bylibyśmy w stanie przetrwać w tym świecie jako zwierzęta. I tak samo kot nie byłby w stanie przetrwać i tak samo jakieś inne formy życia. Potrafimy reagować na zagrożenia, potrafimy je przewidywać, a my, ludzie, potrafimy stworzyć nawet całkiem zaawansowaną technologicznie cywilizację. Byłoby więc chyba błędem stwierdzenie, że to, że nasze poznanie jest ucieleśnione, sprawia, że jest ono pozbawione adekwatności, że widzimy świat nie takim, jakim on jest. No ale z drugiej strony, to jest jedna intuicja. Z drugiej strony mamy intuicję przeciwną, która, tak jak wspomnieliśmy przed chwilą, wskazuje, że świata w gruncie rzeczy nie poznajemy całościowo. Nie wiemy, jak ten rynek wygląda po prostu, obiektywnie. Zresztą prawdopodobnie w ogóle nie wygląda, bo żeby coś wyglądało na coś, to musi istnieć coś, co to coś pierwsze postrzega. A zatem rynek prawdopodobnie, chociaż tego oczywiście nie wiemy w 100%, zakładamy, że istnieje, że te budynki istnieją. Zresztą te budynki to artefakty, bo one zostały wzniesione przez człowieka. Ale jak tak naprawdę on wygląda, to jest kwestia owiana tajemnicą. Bo gdybyśmy mieli inne ciało, to widzielibyśmy go inaczej. Dość ciekawy eksperyment myślowy został zaproponowany przez Abbotta, twórcy Flatlandii. W tejże Flatlandii żyją istoty, które są dwuwymiarowe i zupełnie inaczej postrzegają one świat niż istoty, które widzą trzy wymiary. Można nawet stwierdzić, że ich poznanie jest kompletnie różne od naszego, że te dwa spojrzenia na świat są całkowicie nieporównywalne. I to jest oczywiście tylko przykład literacki, ale też silnie
osadzony filozoficznie właśnie w epistemologii, w teorii poznania, bo pokazuje wyraźnie, jak bardzo postrzeganie świata jest zależne od naszego ciała. Ale dobrze, są jakieś zmyślone istoty płaszczaki, które widzą świat tylko, tak jak powiedziałem, dwuwymiarowo. Ale jakie to ma znaczenie dla ucieleśnienia poznania? Otóż możemy sobie pomyśleć, że dla istot, które byłyby w stanie postrzegać cztery wymiary przestrzenne, my jesteśmy właśnie takimi płaszczakami. Jeżeli istnieje więcej wymiarów przestrzennych, no to one są dla nas jako ludzi ukryte i nie potrafimy ich dostrzec. Dobrym przykładem jest tutaj tesserakt, czyli czterowymiarowa bryła. Nie potrafimy jej zobaczyć ani sobie wyobrazić. To, co tutaj Państwo widzicie w tej chwili na prezentacji, to jest tylko i wyłącznie dosyć nieudolna próba przedstawienia tego, jak tesserakt mógłby wyglądać. I znowu, nie mamy ciała, które pozwoliłoby nam dostrzec, jak w rzeczywistości wygląda świat, jeżeli ma on więcej niż trzy wymiary przestrzenne. Po prostu tego nie wiemy i nie będziemy wiedzieć, bo nie jesteśmy w stanie osiągnąć widoku znikąd, widoku w pełni obiektywnego. Jak twierdzą niektórzy, teraz trochę z innej perspektywy spójrzmy na ten problem, perspektywa nomen omen pierwszoosobowa, czyli nasze qualia, nasze odczucia, nie jest redukowalna do trzecioosobowej. Niektórzy wykorzystują ten argument w dyskusji na temat świadomości, twierdząc, że ona nie jest redukowalna tylko do pewnych stanów układu nerwowego. Jednym z najbardziej znanych tekstów, który to zagadnienie porusza, jest tekst Thomasa Nagela, amerykańsko-bałkańskiego filozofa, który w słynnym już swoim przykładzie z nietoperzami pokazuje, że trudno nam sobie wyobrazić, jak wygląda perspektywa pierwszoosobowa takiego nietoperza i jak wygląda pierwszoosobowa perspektywa kogokolwiek. Po prostu tego nie wiemy. I znowu, nasze poznanie jest tutaj ograniczone. Jakie właśnie z tego wypływają wnioski a propos ucieleśnienia? Po pierwsze, ciało jest tym, co sprawia, że w określony sposób widzimy świat. To jest oczywiste, to jest banalne stwierdzenie. Myślę, że w ogóle niekontrowersyjne. Po drugie, ciało ogranicza nasze poznanie, bo to, jakie ciało posiadamy, jednocześnie określa pewne ograniczenia poznawcze człowieka. To, czego człowiek nie może zobaczyć i nie może poznać. I teraz, biorąc pod uwagę te dwa czynniki, przechodzimy już do ucieleśnionego poznania, tak jak ono jest rozumiane we współczesnych badaniach w naukach kognitywnych. I tak jak powiedziałem, to jest, można powiedzieć, banalne stwierdzenie. Stwierdzenie, które wcale takie banalne nie jest, jeżeli weźmiemy pod uwagę nasze codzienne intuicje i nasz naiwny realizm, zgodnie z którym twierdzimy, że widzimy świat takim, jakim on jest, że nasze teorie naukowe opisują świat dokładnie takim, jakim on jest. To jest oczywiście właśnie naiwne spojrzenie na nasze zdolności poznawcze i z wielu powodów filozofowie nie podzielają takiego stanowiska. Ale wracając do ucieleśnienia, mamy ten element podstawowy. To, że nasze ciało warunkuje to, jak poznajemy rzeczywistość, jak poznajemy świat. Elementem istotnym i już różnicującym program badawczy ucieleśnionego poznania od tych pewnych fundamentalnych stwierdzeń na temat poznania jest teoria mentalnej symulacji. Teoria mentalnej symulacji głosi, że jeżeli myślimy o jakichś obiektach, czyli przetwarzamy pojęcia, które reprezentują określone obiekty, to tak naprawdę dokonujemy w naszym umyśle nieświadomie pewnej symulacji. Symulacji polegającej na tym, że przywołujemy nasze wcześniejsze doświadczenia z jakimiś obiektami czy sytuacjami.
I ta teoria, której początki wiążą się przede wszystkim z pracami Lorenza Barsalu, ta teoria jest silnie potwierdzona. Ona jest silnie potwierdzona głównie poprzez eksperymenty z wykorzystaniem funkcjonalnego rezonansu magnetycznego, czy ogólniej mówiąc eksperymenty neurobiologiczne. Z tego względu, że w tych badaniach udało się potwierdzić, czy nie udało się sfalsyfikować tego, że podczas myślenia o obiektach w mózgu reaktywują się pewne obszary, które są istotne w kontekście poznania tego obiektu. Może dam przykład, bo to jest dość abstrakcyjne, tak na pierwszy rzut oka. Jeżeli teraz pomyślę o kocie, akurat jestem posiadaczem, czy raczej mam kota, który jest posiadaczem mojej osoby, tak zgodnie z kocim sposobem myślenia. Myślę teraz o moim kocie i w moim mózgu reaktywują się te obszary, które są związane z poznaniem tego kota, czyli przede wszystkim obszary odpowiedzialne za widzenie, obszary odpowiedzialne za dotyk i za słuch, bo myśląc o kocie, ja nieświadomie reaktywuję te przeżycia, które się wiążą z moimi wcześniejszymi doświadczeniami z kotem. Bo kota widzę, kota mogę pogłaskać, czy słyszę kota, kiedy on głośno miauczy. I widzimy tutaj, że symulacja jest multimodalna. Oznacza to, że istotne dla tej symulacji są różne modalności. Czyli mówiąc prościej, istotne jest to, którymi zmysłami my postrzegamy dany obiekt i wiedza, w cudzysłowie, z zakresu wszystkich tych zmysłów ulega reaktywacji. Czyli gdy mówię o kocie, to mam korę słuchową, mam obszar odpowiedzialny za wzrok, za dotyk. To wszystko się reaktywuje i niejako ponownie odtwarzam te wcześniejsze doświadczenia, czyli je symuluję. Inny przykład z badań z kilkunastu ostatnich lat dotyczy na przykład wrażeń olfaktorycznych, czyli mówiąc w skrócie zapachów. Odczuwamy zapachy w określony sposób i kiedy myślimy o zapachach, to aktywują się obszary odpowiedzialne za węch. Były takie badania, w których wykazano, że kiedy osobom badanym przedstawiono na przykład pojęcie czy słowo cynamon, to obserwowano wzrost aktywności tych obszarów, które właśnie za doznania węchowe odpowiadają. Te obszary mózgu były wtedy aktywne czy reaktywowane, bo to nie jest dokładnie taka sama aktywność jak w przypadku doświadczania na przykład wąchania cynamonu czy odczucia smaku cynamonu, bo te obszary też są aktywne. To nie jest dokładnie to samo, ale to jest coś zbliżonego do tych doznań. Te eksperymenty są wskazywane jako potwierdzenie hipotezy o ucieleśnionej symulacji, czyli hipotezy dotyczącej tego, jak przetwarzamy pojęcia. Oczywiście z przetwarzaniem pojęć wiąże się dużo więcej problemów. Przede wszystkim z tego względu, że nie wiemy, czym dokładnie pojęcia są. Na pojęcia można spojrzeć z bardzo wielu różnych perspektyw. I o pojęciach więcej opowiem Państwu w drugim odcinku audycji poświęconych ucieleśnieniu, na który już teraz serdecznie zapraszam.